Wczoraj o 13 w programie na żywo miałem ciekawą dyskusję z przedstawicielem katolickiej elity, członkiem parlamentu, członkiem partii Konfederacja, panem Dobromirem Sośnierzem. Dyskutowaliśmy o tym, czy Kościół katolicki jest uprzywilejowany w Polsce i dzisiaj o tym nie będę mówił, no bo to tam jest dosyć prosty temat, ale zachęcam do obejrzenia, wysłuchania tej debaty, było gorąco. Ale tam pojawił się taki ciekawy problem moralny. Poseł Sośnierz nazwał to, że no bawimy się w taką zabawę, no to musimy też my grać w tej zabawie. Ta zabawa to się nazywa socjalizm, czyli zabieranie, wyrywanie pieniędzy ludziom, którzy ciężko pracują i później rozdawanie przeróżnym filutom, jak to mówi na przykład Stanisław Michalkiewicz, nie? No i poseł Sośnierz twierdził, że no takie już jest to państwo, w którym żyjemy, że tak no wszyscy biorą te dotacje, no to i Konfederacja musi brać i na partię, i na tamto, i na śmanto, i na owanto, no bo wszyscy biorą te dotacje. No ja tak... Wydaje mi się, że to nie jest właściwe myślenie dla elity politycznej, która chce zmienić Polskę. Oczywiście ja nie mówię, że nie można brać żadnych dotacji, a wiem, że ten socjalizm polski, europejski rozregulowuje rynek, no jedni dostają dotacje, drudzy nie i tak dalej. Nie chcę wchodzić w takie sprawy, co kto ma zrobić, kiedy może wziąć lub nie może wziąć daną dotację, ale... Kiedy przychodzi na scenę polityczną partia, która mówi, że jest katolicka, że jest konserwatywna i tak dalej, i twierdzi, że chce zmienić Polskę, to nie może się bawić w tę zabawę rozkradania Polski. Przytoczę wam słowa Jezusa. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Mateusz 5 rozdział. Jeśli ta elita mówi, że my będziemy się dostosowywać do rozkradania państwa, to na cóż nam taka elita?